Cześć, witajcie. Z tej strony Grid. W ostatnim swoim filmie wspomniałem, że zaczął się nowy event. No chyba można to tak nazwać. Nowe wydarzenie. Foundation Festival. Będzie ono trwało przez cały miesiąc. Można zdobyć troszeczkę darmowych itemków, jeśli o to chodzi. Zależy. Polega to oczywiście na pomaganiu innym graczom. Ewentualnie przyjmowaniu pomocy od nich. Wspólnym graniu. Zasadniczo większość tutaj eventów polega na tym, żeby bardziej zbliżyć community Star Citizena ze sobą, żeby ono ze sobą współpracowało. I tak szczerze, nie zdążyłem. Może tu. I tak szczerze, no dużo słyszałem, że no community Star Citizena jest dość toksyczne. Też odniosłem przy swoim pierwszym podejściu do tej gry takie wrażenie, bo już wspominałem o tym, że jakiś tam łepek mnie rozwalił, nie? No ale było to jednorazowe wydarzenie, jednorazowe przez tyle godzin, co w tej chwili już gram w Star Citizena. Także myślę jednak, że community raczej tutaj jest na plus. Jest dużo ludzi, którzy pomagają w momencie, jeżeli no udupicie się w jakiejś sytuacji, nie możecie odlecieć z planety, rozwalicie swój statek, czy cokolwiek innego. Zawsze lub prawie zawsze znajdzie się ktoś, kto wam pomoże. Ale po co w ogóle wszedłem? Czemu mówię o tym evencie? Byłem ciekaw, jak to się odbije na serwerach gry. Czy faktycznie będzie to odczuwalne, ponieważ nie tylko Foundation Festival jest, ale także od 12 do 19 tego miesiąca trwają free fly, nie? To oznacza, że każda osoba, która chce, gdzie my jesteśmy? W porcie. No, a możemy być w porcie. Nieważne. Który chce, może sobie założyć konto w Star Citizenie, pobrać launchera i sprawdzić, czy mu ta gierka pasuje. Jest do oblatania kilka ciekawych statków, więc czemu by nie, nie? Mówię, jeżeli się zastanawiacie, czy Star Citizen jest dla was, no bo no wejście nie jest najtańsze, nie? Do niego tam ile? Koło 200 pewnie kosztuje. 50, 40, 47 chyba dolarów, nie? No, mówmy 50. No to tam 250 zł jakieś wychodzi na tą chwilę chyba. Tutaj małe sprostowanie, bo podczas eventu przecież mamy leciutkie rabaty na przepustki, na startowe statki. Także Aurora Foundation Festival Starter Pack, czyli Aurorka razem z dostępem do gry, kosztuje 49,81 dolara. Co w przeliczeniu na złotówki na chwilę obecną daje jakieś 195 zł. Dwie stówki. No słuchajcie, dwie stówki. Jest to, myślę, że nawet dość niska cena, jak na grę, która wychodzi w dzisiejszych czasach, nie? Tutaj twórcy zaczynają sobie wołać, nie wiem, 300, 500 za grę. Także dwie stówy, no ja wiem, że to nie jest mało, ale nie jest to też jakaś astronomiczna kwota jak za grę w tej chwili, nie? A czy będziecie chcieli dalej grać i ładować dalej kasę? No bo niestety póki co myślę, że bez tego się nie obejdzie. Czy nie? No to już będzie zależeć tylko od was. No ale taniej chyba jeszcze nie było. W tym momencie możecie sobie to sprawdzić za darmo. A ja sprawdzam, jak to się odbiło na serwerach gry. I powiem wam, że troszeczkę czuć napływ graczy.
Mam jakieś tam mikrościnki, jest ciut gorzej. Nie jest to jakoś mocno odczuwalne, nie jest to psujące grę, czy też uniemożliwiające granie. Ale faktycznie, jeżeli wejdziecie teraz do gry i stwierdzicie, że no coś jest nie halo, bo ta gra tak płynnie nie działa, może to być właśnie spowodowane tym, że jest dość duży napływ nowych graczy, no, graczy testujących, sprawdzających grę i po prostu no, serwery są obciążone bardziej niż zwykle. Ale tak jak mówiłem, wciąż nie jest źle, nie? Wciąż da się grać, da się go sprawdzić. Czemu w ogóle o tym wspominam? Bo Tukan tutaj mówił, że ma zbyt słaby sprzęt do starcic Sena. Nie wiem, jak mocne były jego problemy, ale faktycznie no tutaj muszę stwierdzić, że serwery są ciut mocniej obciążone, ciut mocniej odczuwalny jest ten lag, ale wciąż nie jest tak źle. Mimo wszystko myślę, że po 19, jak się darmowe loty skończą, wszystko wróci do normy, zwłaszcza, że no ciągle pracują nad tym, żeby tutaj to troszeczkę zoptymalizować, więc liczę na to, że w końcu się im uda. I co, to w sumie tylko na tyle. Chciałem sprawdzić, jak to działa. Nie będziemy tutaj robić godzinnego materiału odnośnie tego, czy serwer daje radę. No ja jestem w grze już chyba drugą czy trzecią godzinkę. Nic nieprzewidzianego się nie wydarzyło. Nic nie pierdyknęło jakoś specjalnie. Wszystko działa w miarę jak działało. Nie wiem, czy ciągle będzie problem. Tak, jest problem z tym, nie, żeby przełożyć, ale to już miałem przed problem z tym przed wolnymi lotami, nie? Także po prostu jakoś tak dziwnie trzeba to robić. Mimo wszystko postać reaguje dosyć pozytywnie, jest dość responsywna. Nie ma jakiegoś tak dużego laga, żeby tutaj mówię, uniemożliwiał grę, nie? Demet, znowu nie trafiłem. Także jeżeli chcecie spróbować, no to jeszcze raz powtarzam. Jest to dobry moment na przetestowanie Star Citizena. Jeżeli jesteście zdecydowani, żeby wejść do świata Star Citizena, jak najbardziej możecie to zrobić. Możecie, jeżeli nie posiadacie innego, możecie zrobić to z moim reflinkiem, z linka w opisie filmu. Wtedy dostaniecie, a nazwijmy to motorkiem, który jest wart normalnie 40 dolców, czyli taki gratisowy bonusik, plus 5000 kredytów dodatkowo na start. Dobra, ja lecę sobie testować misję. Przygotujemy coś pod następny film, no bo jeszcze coś tam nam zostało z misji do sprawdzenia. A więc się trzymajcie, bądźcie zdrowi. No i do zobaczenia. Na razie.